Także proszę Państwa, dzisiaj mamy wciąż ten dzień, 18 już września 2015 roku i o ewolucji, najpierw o wierze w ewolucję. Tutaj mamy dwóch takich uczonych, którzy wierzyli w ewolucję, a potem w nią przestali wierzyć, wracając do Stwórcy, wracając do Boga. W DNA. Skąd się tam wziął ten zapis? No, czyli, proszę Państwa, tak byś potrząsał tym kubłem, żeby Ci się to ułożyło tu i teraz w takiej kolejności miliardy znaków, to przecież wiadomo, że to jest niemożliwe, bo albo od razu powstało, albo nie powstało. I w ten sposób oni wrócili do Boga. I teraz, jakie to ma znaczenie dla nas? Trzeba przyznać, że ogromne. Jeśli Bóg stworzył życie, należy przypisywać to Jemu, nie zaś ewolucji. Objawienie, 4 rozdział, werset 11. A skoro nie jesteśmy dziełem niekontrolowanych procesów, lecz wszechmądrego Stwórcy, to bez wątpienia istniejemy w konkretnym celu. Tak. Teoria ewolucji, czy jest naukowa? No właśnie. Także zapraszamy Państwa do badania, do dociekania, proszę Państwa. Może pojmiesz, może zrozumiesz kiedyś, prawda, i wrócisz do Boga. Tylko ciekawe którego, tylko ciekawe jakiego, bo Baal to też Pan, Moloch to też Pan. Ale który to ten Pan jest Bogiem? A no właśnie, trzeba było Żydkom trzymać się tego imienia Jahwe, tetragram. To przecież były całe rody, klany, Soferin, które pisały, jak przepisywały Biblię, to 50 razy, że tak powiem, myto ręce. Dlaczego? Dlatego. Dzisiaj jest 18 września. Tak. Świadkami końca, czy początku końca takiej Europy, którą znaliśmy do tej pory. Się zmieni. Ponieważ nawet najbardziej przychylni eksperci i znawcy islamu i świata muzułmańskiego stwierdzają, że według najróżniejszych badań i statystyk wśród muzułmanów jest co najmniej 7% fundamentalistów. Ale co to znaczy te 7%? To znaczy się, że na milion muzułmanów jest 70 tysięcy. A jak definiować ten fundamentalizm? To jeszcze jest kolejne pytanie. No zaraz do tego dojdę. To znaczy się, że na milion muzułmanów jest 70 tysięcy fundamentalistów. Fundamentalizm islamski trzeba interpretować tak, że są to zwolennicy absolutnej średniowiecznej interpretacji Koranu i szariatu. Wprowadzania tam, gdzie oni są, chcą, żeby funkcjonował szariat, czyli prawo koraniczne. Ale załóżmy, że teraz wśród tych 70 tysięcy fundamentalistów znajdzie się tylko 10% fanatyków islamskich, gotowych poświęcić życie. Ale to jest 7 tysięcy ludzi. W związku z tym, jeżeli weźmiemy na przykład liczbę 20 milionów muzułmanów, to mamy 140 tysięcy absolutnych fanatyków, gotowych zginąć za wiarę. No, za czyli ciemnych ludzi. Absolutnie. I co z religią zrobić? Skoro weźmiemy pod uwagę, że armia polska dzisiaj liczy... Religia jest 80 000. Z takim wpływem na poszczególne jednostki niebezpieczne. No to cóż można począć z religią? Cóż zrobić z religią, jak nie zniszczyć? A no mówiłam. Nie fundamentalistów, tylko już fanatyków. Cały czas to mówię. A jeżeli to nie jest 7% fundamentalistów, to na przykład 15%, to już nie jest 140 tysięcy, tylko 300. No tak, ale czy możemy a priori założyć, że wśród... No właśnie, to nim zadam to pytanie, to chciałbym, żebyśmy teraz w myśl Pana definicji spróbowali zdiagnozować, kto stara się, inaczej, kogo może Polska przyjąć. Czy są to rzeczywiście uchodźcy, czy nie? Czy są to imigranci? Do Polski nie dotrą. W 99% dotrą imigranci ekonomiczne. Jeżeli my bezpośrednio z Syrii czy z obozu bezpośrednio
na granicy przyjmiemy kogoś, to może to można zakwalifikować jako uchodźcę, czy bezpośrednio z terenu objętego wojną, no bo przecież tam są różne instytucje polskie, również na terenach objętych tymi działaniami. I myślę, że z punktu widzenia, musimy na to patrzeć wyłącznie z punktu widzenia interesów naszego kraju. A to za chwilkę do tego przejdziemy, ale zostawmy formułę prawną, w jakiej, w jakiej można osadzić tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. I czy tak zwyczajnie, po ludzku, nie możemy dać wiary temu, że oni jednak nie chcą poprawić sobie znacząco swojego bytu pod względem materialnym. Oni po prostu chcą mieć spokój. Oni chcą uciec przed... A na co to znaczy? Ale 10 milionów... Bo wiecie państwo, albo się rozsadzić, czyli popełnić samobójstwo, albo gdzieś uciec. No. I dostawać uchodźcy, ewentualnie jakąś pracę. Ponieważ nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w Afryce również jest bóg terroru, który sięga od Somalii przez Kenię, przez Mali. Więcej przez, wiedzy, mniej strachu. Metro dzisiejsze. Aż do Libii. I tam się znajdzie 10 milionów ludzi, którzy chcieliby przepłynąć do Europy. I znajdą się przemytnicy, którzy chętnie od nich wezmą po 2000 dolarów i ich będą przemycali. W związku z tym tutaj oczywiście trzeba ważyć interes państwa i bezpieczeństwo naszego państwa. I to, co się będzie działo w Europie nie tylko teraz czy za 2 lata, ale za 30-40 lat. I tylko w takim kontekście można patrzeć na te działania, które my powinniśmy podejmować teraz. Na przykład uważam, że w interesie państwa polskiego jest przyjmować chrześcijan syryjskich. Dlaczego? Przede wszystkim z mojego punktu widzenia oficera wywiadu. Dlatego, że nikt lepiej nie zna muzułmanów, aniżeli ci ludzie. A ponieważ zagrożenie... Komputer za 700 zł można kupić. No. Dla nich zawsze było najwięcej, więc ci ludzie będą dla nas niezwykle pożyteczni. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Pułkownik Aleksander Makowski jest moim gościem. Informacje Radio Tok FM, na które teraz państwa zapraszam. Radio. Przedpołudnie. Radio Tok FM. Mowa mnie jest Anglo-Ameryki. Białystok, to z tego, że Makowski. Reklama. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Jak im się teraz, jak to Janek Witek mówił w tej wyborczej nieszczęści, to oni mają, mogą teraz przejść. Mózg im pływa na reklamy. Tutaj gadają niby, nie wiadomo o jakich tam niebieskich migdałach, a zarabiają na reklamach, bo na gadaniu już nie tak zarabiają, 4 razy więcej jak kiedyś, także muszą teraz reklamować i zarabiać reklamą. Także czy to jest radio, czy nie lepiej, gdybyśmy sobie wrócili jakąś toczkę, jak mój ten dziadek kiedyś, świętej pamięci Antoni, miał toczkę. I to nie było na jakieś tam fale, na anteny, na nadajnik, na odbiornik, tylko to było, proszę państwa, połączenie takie sieciowe. Tak jak ta telewizja kablowa, połączenie kablem. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Всего хорошего желаю. Сибирского здоровья, ну и что ж. Кавказского долголетия. Также я przyjmuję prysznic hinduski. I zaraz już znowu jesteśmy razem z państwem. Moje sekretarki, 6 telefonów do radia. Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Była taka fala swego czasu, kiedy podawałyśmy te telefony do naszego radia. Tok FM, Euro, Barbie, Baby, Langstrom, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I tutaj te nasze sekretarki, Ratzinger i inne takie, proszę państwa, odbierają, bo mają takie dziwne nazwiska. A no właśnie, a to trzeba było się wcześniej nad tym zastanowić, dlaczego one mają takie nazwiska dziwne, no bo Przybyłowicz, Wiesio, no to co, to. No to takie nazwisko bardzo polskie, prawda? No, albo bardzo proste nazwisko,
przybyłość, ale im się marzy wielka kasa, ale im się marzą tytuły, docent, doktor, habilitowany i nie wiadomo co jeszcze i te zaszczyty, no pod pretekstem Pana Boga, no to więc krzyżacy i tak w tym byli lepsi. Także tutaj ta Bernadeta, bo tutaj w tych sąsiednich audycjach mówimy, proszę Państwa, o świętej Bernadecie, takiej zakonnicy katolickiej, która może i była dobrym człowiekiem, ale ponieważ ją nikt kijem nie bił, nie tłukł, no to ona tylko posyłała młokosów na strych, żeby małych chłopaczków tam bito. Torturowano, no to nie jednego zabito przecież, ludzi na świecie dużo, prawda? Sytuacji klasztorów jest multum, a Warszawa jest na 95% przecież katolicka. Warszawa jest, inaczej nie ma. Także tak nadaje, proszę Państwa, w ten sposób nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Także wiecie Państwo, Jezus Chrystus znienawidzony, Iwona Sulik znienawidzona, no ale doczekała się promocji swojej książki. No i tutaj w klubie hybrydy, czy jaki to, na tej złotej, na złotej. No ale tam, wiecie Państwo, też były takie spięcia pomiędzy ludźmi. Kto tam przychodzi? Tak więc mówię, że ludzie nawet niby na poziomie potrafią nasrać na środku ulicy. Ja przepraszam bardzo, to jaka tutaj jest kultura w Warszawie. Chamstw. Warszawa jest chamsk. No to dlatego ludzie jeszcze bardziej słuchają tego naszego radia. To KFM Euro Conchita Extra, zwłaszcza i zważywszy, że jakieś mohery w tytule są. Co to jest? 120 Filip Kekusz, zapraszam. 473 887 uchodźców i imigrantów dostało się od początku roku do Europy drogą przez Morze Śródziemne, podała właśnie Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. 40% z nich to Syryjczycy. Jutro rano papież rozpoczyna swoją 10. zagraniczną pielgrzymkę, tym razem odwiedzi Kubę i Stany Zjednoczone. To ma być wizyta pod znakiem amerykańsko-kubańskiego pojednania, ale nie tylko. Franciszek jako pierwszy papież wygłosi przemówienie w amerykańskim kongresie, w którym zawrze wskazówki dotyczące zagranicznej polityki Waszyngtonu. Wystąpi też na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej no widzisz, koło ONZ się kręci. Tam jest ten werset biblijny z Księgi Izajasza, że szykują miecze na lemiecze. Wojsk lotniczych w Peszawarze, informuje agencja AFP. Miecze na lemie i co tam dalej? A no właśnie, sze. Także nie szurać codziennie, nie tupać, nie kaszleć, nie chrumczeć codziennie, no bo tego za dużo. Ale to musi być szmira, ale to musi być moher. No i ten papież właśnie mówi, co wy robicie? Czemu tak kaszlecie? Czemu tak pochrumkujecie? Czemu wreszecie? Czemu pobrechujecie? Tupiecie? Wrzeszczycie? Na weekend. Burze mogą dziś przejść w południowo-wschodniej części kraju, pokropi też na Górnym i Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym sporo przejaśnień i ciepło, szczególnie na południu. W Rzeszowie nawet 29, w Krakowie 26 stopni, w Warszawie 23, a w Trójmieście 20 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przepołudniowy program Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. W naszym studiu pułkownik Aleksander Makowski, były oficer wywiadu, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o problemie, właściwie publicznej debacie, z jaką mamy do czynienia od dłuższego czasu i ona ma wymiar nie tylko krajowy, ale kontynentalny. Dotyczy ona uchodźców, których Europa ma przyjąć, a nie bardzo wie, jak to zrobić. Nie wie tego także i Polska. Poruszyliśmy tutaj kilka wątków, no, skupiając się na tym wątku bezpieczeństwa przede wszystkim. Pan zaproponował, że przyjmować Syryjczyków uciekających przed niebezpieczeństwem, ale chrześcijan, z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że doskonale mają zdiagnozowane środowiska muzułmańskie. Po drugie też doskonale orientują się, żyjąc w permanentnym zagrożeniu wcześniej, z której strony może nadejść niebezpieczeństwo. A co w takim razie, to jest wątek polityczny, nie wiem czy w ogóle
zasadnym jest zadawać to pytanie z taką wiarygodnością Polski w Europie. To Europa nie ma takiej wiedzy, nie ma takiej świadomości, nie patrzy perspektywicznie na ten problem, tylko doraźnie, pana zdaniem? Myślę, że absolutnie ma, z tym, że nie może pozbyć się poprawności politycznej. Jak pan widzi, Anglicy powoli zaczynają pozbywać się takiego podejścia, bo poprawność polityczna potrafi doprowadzić do zguby po prostu. Trzeba patrzeć realistycznie na różne zjawiska i myślę, że premier Cameron powoli dochodzi do tego wniosku. Zresztą Anglicy zawsze byli pragmatyczni pod tym względem. I w momencie, gdy staniemy w obliczu Europy Zachodniej, która będzie, a jestem o tym naprawdę głęboko przekonany, ponieważ miałem okazję poznać islam, poznać wojny toczone przez dwie strony islamu, że po obu stronach byli muzułmanie i to nie szyici czy sunici. To nie była wojna w Afganistanie, nie było wojny religijnej w większości. Tam się zabijali przede wszystkim sunici. I była to straszna wojna. Także fundamentalny islam jest to stać na wszystko po prostu. I wydaje mi się, że znakomita duża część polityków poprzez swoją poprawność polityczną nie chce tego przyznać. Ja uważam, że oni o tym wiedzą doskonale, ponieważ jestem głęboko przekonany, że zarówno pani Merkel, jak i pan Juncker i inni politycy doskonale wiedzą, jaka może być tutaj, jakie zagrożenie może przynieść przyszłość za 30 czy 40 lat. Tylko że hamuje ich poprawność polityczna, która jest przekleństwem czasami zdrowego rozsądku. Z ust polityków i zakładam... Polityków się mówi, nie polityków. Padają słowa, które mają nas uspokoić. Mowa o tej weryfikacji ludzi, których możemy przyjąć. Czy da się skutecznie, pana zdaniem, przeprowadzić weryfikację i teraz od razu na wstępie stwierdzić, kto może być potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym dla Polski gdzieś w przyszłości, czy też nie? Moim zdaniem jest to... Będą się wszystkiego bać. Biblia mówi o strachu i to już jest pisane. Nie da się To jest. Mieć już aktywę, wiedzieć, kto jest kim i mieć głęboko rozpoznaną sytuację. W tej chwili takiego rozpoznania nie ma, ponieważ nie ma żadnych aktywów liczących się na tych terenach, gdzie prowadzone są działania wojenne, czy toczą się walki. I dokonywanie takiej weryfikacji według mnie jest bardzo trudne. I tutaj niełatwo, nie trudno o pomyłkę. Ale też spójrzmy na, bo ten eksodus uchodźców przez Europę i przez Bałkany, Serbia, w tej chwili Chorwacja na Węgry i dalej do Europy, nie rozpoczął się. To jest zjawisko, które rozpoczęło się w miarę nagle, prawda? I nagle w takiej skali. Nagle w takiej skali, ale nic w mojej ocenie, ponieważ no, oficer wywiadu jest człowiekiem, który wątpi we wszystko. W związku z tym nic nie dzieje się bez przyczyny. W Syrii najmocniej umocowane są dwa wywiady, które niekoniecznie są nam życzliwe. Jeden to jest rosyjski, a drugi to jest syryjski. I jestem głęboko przekonany, że oba te wywiady głęboko penetrują wszystkie obozy uchodźców w Turcji, w Jordanii czy w Libanie, gdzie znajdują się uchodźcy syryjscy czy iraccy. I mogę sobie wyobrazić taką sytuację, a przynajmniej gdybym był na miejscu pana prezydenta pułkownika Putina, to bym starał się wywołać taki eksodus. Ponieważ to jest forma nacisku na Europę, żeby jak najszybciej uregulować, oczywiście pomyśli autorów takiego eksodusu, sytuację w Syrii, pozostawiając przynajmniej przez pewien czas władzę
prezydenta Assada i uważam, że jest to znakomita forma nacisku, ponieważ ta, myślę, i agentura wywiadu rosyjskiego i syryjskiego funkcjonuje w tych obozach, więc myślę, że wystarczą niewielkie sumy pieniędzy, powiedzmy $1 000 000, żeby ci agenci wzmocnili chęć tych uchodźców, którzy tam przebywają, do rozpoczęcia marszu na Europę. Jeżeli spojrzeć na tych młodych, agresywnych mężczyzn, których jest dużo, którzy rzucają kamieniami w policję węgierską czy inną policję, to można mieć pewne wątpliwości. Bo na ich miejscu, gdybym był obywatelem syryjskim, to wolałbym, zamiast rzucać kamieniami w policję węgierską, to wziąć broń do ręki i bronić mojego kraju. Albo po stronie Assada, albo po stronie ludzi, którzy go zwalczają. Czy nie sądzi pan, że zostaliśmy gdzieś wplątani w wielką machinę manipulacji i propagandy? Już abstrahuję od takich, nie wiem, doraźnych wątków politycznych, jakie pewnie determinują zachowanie polityków różnej maści w Polsce. Ale to, co do nas napływa też z Europy, to, co gdzieś spowija media społecznościowe, czyli bardzo symboliczny obrazek tego chłopca, którego wyrzuciło morze po jednej stronie i tych mężczyzn w sile wieku, muzułmanów, którzy są w stanie no, roznieść wszystko, co pojawia się na ich drodze. My mamy kotłowaninę w głowie, mam wrażenie, gdzieś mierząc się ze zrozumieniem tych obrazów. I tak i nie. Ja, tak jak powiedziałem, ten eksodus nie jest bez przyczyn. Jest to duża forma presji na Europę Zachodnią przede wszystkim. I Europa Zachodnia mocno nią odczuwa. Ale tak jak powiedziałem, nie bierze się to z niczego. Oczywiście poprawność polityczna na przykład prezydenta Francji wynika z tego, że on wie doskonale, jakie są sondaże partii politycznych i że partia Le Pena ma w tej chwili największą ilość punktów. A ponieważ jest to partia wybitnie antyimigrancka, tak jak i większość Francuzów. W związku z tym, no, to, co on może mówić czy proponować, jest dosyć ograniczone. I to oczywiście to jest polityka. W każdym kraju to jest polityka. Ale Polska póki co, ponieważ jesteśmy krajem wybitnie jednorodnym, bez problemów rasowych, narodowościowych czy etnicznych, to nie musi w tej chwili brać udziału w czymś, co przy poprawności politycznej polityków zachodnich powoli zmierza do zbiorowego samobójstwa potencjalnie za 30-40 lat. Myślę, że możemy stawiać takie warunki, które pasują nam i które są zgodne z interesem bezpieczeństwa narodowego Polski, a nie całej Europy. Bo to są dwie różne rzeczy. Sądzi pan, że bardzo silne głosy sprzeciwu świadczą o naszej, nie wiem, ksenofobii? Czy wręcz przeciwnie, możemy gdzieś nie tyle szukać usprawiedliwienia, co odnajdywać przyczyn takiej postawy w tym, że jesteśmy rzeczywiście tak homogenicznym społeczeństwem? Znaczy, tak jak powiedziałem, to kwestia islamu za 40 lat to nie będzie tylko kwestia wiary czy religii, to będzie kwestia i rasy, i kultury. I Polska nie jest ani w tej chwili, ani później, w tej chwili na pewno, nie jest przygotowana na poradzenie sobie. Mówię przede wszystkim o społeczeństwie, o tym globalnym społeczeństwie polskim, bo nie mówię o Warszawie, mówię raczej o Polsce, która jest poza Warszawą, bo to są niekiedy dwie inne sfery. I Polska nie jest na to przygotowana. Jeden z moich kolegów, znakomity znawca islamu, który ma do czynienia z osobami z państw muzułmańskich, które tutaj trafiają i ze stosunkiem Polaków do tych ludzi później, bo też się opiekuje nimi później, uważa, że Polska jest krajem rasistowskim pod tym względem. I mówi to otwarcie, publicznie.
I w pewnym sensie, myślę, tak jest. I każdy polski polityk musi brać to pod uwagę. Musi brać też pod uwagę, co będzie za te 30-40 lat, o których ja mówię. Ale nie bierze, bo rządzi nim doraźna perspektywa. Kieruje nim chęć wygrania wyborów, mówi to, co... Ale to jest niewiarygodne wtedy. To, co jest wygodne. Ale to jest niewiarygodne, ponieważ polityk nie może się kierować tylko tu i teraz i następny rok czy dwa, tylko jeżeli myśli o bezpieczeństwie państwa, to musi myśleć w kategorii pokolenia albo dwóch. Bo choćby kwestia nowoczesnego uzbrojenia. To nie jest uzbrojenie, które się kupuje na rok czy dwa, tylko na trochę więcej. I myślenie w kategoriach tu i teraz, zwłaszcza w materii ludzi, bo to przecież mamy do czynienia z żywymi ludźmi, oni nie odejdą. Ci muzułmanie, których w tej chwili na przykład w Anglii jest, nie wiem, 5%, za 10 lat będzie ich 10%. Bo to w takim mniej więcej tempie następuje tam rozrastanie się z tej społeczności, a za 20 lat będzie ich 20%. I wtedy, tak jak powiedziałem, będą zupełnie inne rozmowy i inne roszczenia i inne domaganie się ilości meczetów, respektu dla kultury muzułmańskiej, w tym respektu dla szariatu. W tej chwili są kraje w Europie Zachodniej, gdzie są enklawy muzułmańskie, gdzie za przyzwoleniem państwa stosuje się szariat. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Pułkownik Aleksander Makowski jest naszym gościem w przedpołudniowym programie Radia Tok FM. Informacje. Przedpołudnie Radia Tok FM. Na Węgrzech zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy o przekraczaniu granicy. Większość migrantów z Serbii próbowała więc dostać się do Chorwacji, ale wczoraj z 9 przejść granicznych Chorwacja zamknęła 7. Również wczoraj chorwacki minister spraw wewnętrznych powiedział: nie przyjeżdżajcie, pozostańcie w obozach w Serbii, Macedonii i Grecji. O tak zwanym bałkańskim kierunku migracji do Europy będziemy rozmawiali dziś w programie Post Factum po godzinie 18 w Radio Tok FM. Paweł Sulik, zapraszam. Reklama. Zatrudniaci, myśl technologicznie. Oto nowy wymiar w sprzedaży. Tysiące obniżonych cen tylko do niedzieli. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A5 w metalowej obudowie za 1169 zł. Saturn, technologia tak ma. Hyundai Tucson zmienia zasady gry. Nadszedł czas na diesla. Nowy Hyundai Tucson w atrakcyjnej cenie lub z niską ratą leasingu. Zapraszamy na tydzień Tucsona w salonach Hyundai'a od 19 do 27 września. Szanowni Państwo, Teatr Polonia zaprasza. Gramy codziennie. Bilety na spektakle do końca roku są już dostępne na stronie www.teatrpolonia.pl. Pozdrawiam Państwa, Krystyna Janda. Zrobić zakupy, odebrać pranie. Zapłacić rachunki. Zadzwonić do mamy. Posprzątać garaż. Myć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. O tym, czy rozwinie się przeziębienie lub grypa, decyduje pierwsze 48 godzin od zainfekowania wirusem. Jeśli zastosujesz w tym czasie Neozinę, powstrzymasz wirusy i nie dopuścisz do choroby. Neozinę. Zwalcz wirusy. Pokonaj infekcję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 500 mg inozyny w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Za górami lasami żyły sobie dwie księżniczki. Która była piękniejsza? Która zostanie królową? Czy ta rozważna? Krem nawilżający, krem pod oczy, no to podstawa i dobra cena. Czy ta romantyczna? Ach, piękne zapachy, olejki, bąbelki, waniliowe balsamy. Każda może zostać królową jesieni. Bo teraz w hipermarketach Carrefour duży wybór kosmetyków w supercenach. Carrefour poleca, zostań królową jesieni. W roli głównej nowa linia żeli pod prysznic Palmolive Gourmet. 250 ml za 6,99. Tylko do 28 września. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.
Co, zatoki? Tak, znowu. Dam ci Renopuren Zatoki Hot. Rozpuszczasz saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobre. Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok i ułatwia oddychanie. Od razu lepiej. I co bardzo ważne, składniki Renopuren Zatoki Hot podnoszą odporność i pozwalają utrzymać zdrowe zatoki na długo. Suplement diety Renopuren. Zdrowe zatoki na długo. Radio Koncik. Wielkie weekendowe zakupy w Lidlu, dzięki którym wszystko staje się jeszcze bardziej kolorowe. Zwłaszcza, że już jutro masło polskie Mlekowita 200 gramów za 2,59. A kawa Milona jako Strong tylko 7,77 za 250 gram. Wielkie weekendowe zakupy już jutro w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz MediaMarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas proszku Ariel. Na przykład do pralki Indesit o głębokości 42 cm za jedyne 999 zł. Mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 11.40, Filip Kakusz, zapraszam. Jeśli syryjskie władze poproszą Moskwę o wysłanie wojsk, Moskwa tę prośbę rozważy, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ale na razie, jak dodał polityk, są to hipotetyczne rozważania. Tym doniesieniom przerą jednak informacje zachodnich ekspertów, którzy twierdzą, że na lotnisku w Lahti, czyli bastionie sił reżimu Baszara el-Asada, są już rosyjscy żołnierze. Kreml przyznaje jedynie, że dostarcza Syrii broni do walki z terroryzmem. Jeszcze dziś o 15.00 śledczy mają poinformować o szczegółach aktu oskarżenia w sprawie afery podsłuchowej. O północy minął termin, w jakim prokuratorzy mieli zakończyć śledztwo. Według nieoficjalnych informacji doszli do wniosku, że za podsłuchami w warszawskich restauracjach i nielegalnymi nagraniami czołowych polityków nie stały służby, ale grupa kierowana przez Marka Falentę, która chciała wykorzystać zapisy rozmów do swoich prywatnych interesów. Słuchasz informacji Tok FM. Po trzęsieniu ziemi w Chile cały czas da się odczuć wstrząsy wtórne, szczególnie na północ od stolicy kraju Santiago. Ostatnio ziemia drżała tam z siłą ponad 5 w skali Richtera, a wczorajsze trzęsienie miało siłę niemal 8,5 i było najsilniejszym w tym roku na ziemi. Do tej pory potwierdzono śmierć 12 osób, jedną uznaje się za zaginioną. Mają zapędów misjonarskich, tylko do interesu. Ogłoszona ewakuacja miliona osób. Magdalinet pokonała Suwejcie. No tak, to tutaj by mówił o Jezusie Chrystusie, prawda? Czy te pieniądze miałby przekonanie się na woli. Ale tak to on by nie miał ani biznesu, ani... ...sklasyfikowanej na 84. pozycji w światowym rankingu będzie albo rozstawiona z numerem 6 Amerykanka Christina McHale, albo Chinka Sai Sai Zeng. Pogoda. Burze mogą dziś przejść w południowo-wschodniej części kraju, pokrobi też na Górnym i Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym sporo przejaśnień i ciepło, szczególnie na południu. W Rzeszowie nawet 29, w Krakowie 26 stopni, w Warszawie 23, a w Trójmieście 20 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środowisko muzułmańskie. Przynajmniej w miarę, powiedzmy. Jak długo był pan w stałym kontakcie z muzułmanami? No, przez 10 lat w sumie, bo tyle zajęła mnie ta afgańska przygoda praktycznie od 97 do 1997 do 2009 właściwie roku. No i w tej chwili no też jestem no, w sporadycznym kontakcie, innym trochę, ale jestem i
Zresztą ja przeżyłem wojnę domową w Afganistanie pomiędzy muzułmanami. To była straszna wojna, okrutna, bezpardonowa i toczona w imię, również w imię fundamentalizmu islamskiego, ponieważ innym muzułmaninem był przywódca Sojuszu Północnego Ahmad Shah Massoud, a innym muzułmaninem był Mulla Omar, który, jak się okazuje, zmarł parę lat temu. To były dwie różne wersje islamu. I tak jak mówię, ja nie twierdzę, że cały islam jest taki, bo oczywiście nie jest, ale wystarczy, że jest 10 czy 15%. Bo zawsze tak się dzieje, że w dużych mniejszościach, czy w sytuacji wrzenia, czy religijnego, czy rewolucyjnego, najbardziej są słyszani radykałowie. I oni się przebijają do wyobraźni i fantazji albo swoich rodaków, albo tych, którzy są z nimi jednacy w wierze. Na tym polega to niebezpieczeństwo, a jak pokazały Bałkany, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyli obok siebie przez wiele lat po wojnie, wystarczy iskra, żeby ludzie zaczynali sobie podrzynać gardła, zabijać kobiety i dzieci. To jest moment. Ja przeżyłem taką sytuację w Stanach Zjednoczonych kiedyś, gdy chodziłem pod koniec lat 60. do szkoły średniej. To chodziłem w Waszyngtonie do szkoły średniej, gdzie było 85% murzynów. No bo tak w Waszyngtonie jest. I wszystko było dobrze przez 2 czy 3 lata. Aż pewnego ranka ktoś zabił pastora Kinga. Chyba o 9 czy o 10 mniej więcej. I w ciągu 4 godzin paliło się 50 największych miast amerykańskich. I to jest to, to jest iskra. Iskra, która może rozniecić nienawiść rasową, nienawiść religijną, a zwłaszcza już jeżeli jest nienawiść religijna połączona z nienawiścią rasową, tak jak na przykład jest w enklawach muzułmanów francuskich we Francji czy gdzie indziej, to już mamy koktajl Mołotowa taki, że lepiej nie trzeba. Ja mówię, że najlepiej byłoby gdzieś inwigilować te środowiska na miejscu, nie po przyjeździe do kraju docelowego. Czy to jest tak samo jak rozprawianie się z terroryzmem? No z terroryzmem trzeba się rozprawiać na terenie wroga, bo gdy terrorysty już jest na naszym terenie, no to straty już są tutaj, a nie tam. I oczywiście tą całą sytuację, tak jak stwierdziłem, no ponieważ fanatyków jest tyle procent, ile jest, powiedzmy, mniej czy więcej, no to jest to znakomita baza werbunkowa dla państwa islamskiego, tudzież dla różnych państw i wywiadów tych państw, które chcą swoje upiec pieczenie tutaj, no bo są takie państwa, jak możemy sobie łatwo wyobrazić. I właśnie dalsza część mojego pytania brzmi następująco, czy jest jakaś bezpieczna granica, albo inaczej algorytm, też operuje Unia Europejska kwotowo w stosunku do ludzi, więc myślę, że możemy sobie pozwolić na takie pytanie, czy jest jakiś algorytm bezpieczeństwa, który potrafi, pozwoli nam określić ryzyko niebezpieczeństwa wynikające z przyjęcia grupy muzułmanów. Krótko mówiąc, możemy z góry założyć, że nie wiem, 10-20% z nich może stanowić potencjalne zagrożenie, że skoro dziennikarzowi zachodnich mediów udaje się kupić syryjski paszport za kilkaset dolarów, to i w tych grupach na pewno będą ci, których tutaj nie chcemy albo których się boimy. Myślę, żeby było nieszczęście, znaczy tu trudno mówić o procentach, bo żeby było nieszczęście terrorystyczne w Polsce, to, no to wystarczy dwóch, trzech ludzi dobrze przygotowanych. No to, sposób, ten zamach, który był w znanej redakcji w Paryżu, równie dobrze może być w galerii handlowej w Warszawie przy użyciu tych samych kałasznikowów i
trochę większej ilości amunicji, a ofiar będzie znacznie więcej. Także tutaj myślę, że trudno w ogóle mówić o procentach, bo... Spotkałem się z takim terminem w służbach, procent określania ryzyka. Dotyczy on To się nie da określić, ale przede wszystkim dlatego, że w tej chwili w Europie Zachodniej ta potencjalna bomba fundamentalistyczna już cyka. Tych muzułmanów, którzy już są w Europie Zachodniej, kilkanaście milionów, i których za 30-40 lat będzie 30 czy 35% w takiej Francji czy Niemczech, to już tego z tym się nic nie zrobi. My, Polacy, możemy się w sposób sensowny próbować przed tym bronić. Ale nie poprzez przyjmowanie na przykład zasady, że tu może mieszkać, nie wiem, że 5% społeczeństwa polskiego to powinni być muzułmanie, ponieważ wśród tych 5% znajdzie się 1% fundamentalistów na przykład. Może my troszeczkę wyolbrzymiamy to niebezpieczeństwo. Może my gdzieś skażeni tym przekazem samych rzeczy złych, w mediach elektronicznych zwłaszcza, gdzieś martwimy się na zapas. No przecież 12 tysięcy osób to jest naprawdę niewiele w 38-milionowym kraju. Zgoda, tylko czy chcemy, żeby to był precedens, czy to ma być akcja jednorazowa. Znaczy, to są rzeczy, gdzie wszystko musi być bardzo konkretnie dopowiedziane, bo tutaj gramy z bezpieczeństwem państwa. Oczywiście pani premier stwierdza, że swego czasu przyjęliśmy 86 tysięcy Czeczenów, prawda, i że nic się nie stało. No ale jak przyjmiemy następne 80 i coś się zacznie dziać, to kto będzie wtedy próbował to odkręcać? To się nie da odkręcić. Brakuje według pana solidnej debaty na ten temat, i która nie byłaby gdzieś podyktowana, zdeterminowana wątkami politycznymi. Znaczy, ja myślę, że tego nie można tej kwestii debatować do wyborów, bo jakby gorączka wyborcza tą debatę korumpuje w sensie uczciwej debaty. I to jest zjawisko, nad którym, tak jak nad służbami specjalnymi, i opozycja, i ktokolwiek rządzi, muszą mieć jednolity pogląd, bo to dotyczy, czy wypracowany przynajmniej jakiś sensowny polityczny kompromis. Bo to dotyczy bezpieczeństwa państwa na wiele, wiele lat. Jak pana zdaniem potoczy się to wszystko? No tak jak mówię. Ale w Europie już teraz zostawmy Polskę. Patrząc. Ja uważam, że w 2050 roku, czyli około, Europa Zachodnia będzie w przededniu wojny religijnej. A na widzisz, religijnej, to będzie fala nie do powstrzymania? Myślę, że tu już nawet nie chodzi o ten eksodus po prostu. Państwa zobaczą. Przychód naturalny w społeczeństwie. Religie będą zniszczone. Państwa posłuchają, co oni mówią. Polska jest najlepszym przykładem z prawie ujemnym przychodem naturalnym, prawda? I tak jak mówię, jeżeli w tej chwili we Francji jest, nie wiem, powiedzmy 10% muzułmanów, to za 30 lat będzie ich 30%. I to jest, znaczy to jest inna jakość. To już będzie inna jakość debaty polityczno-religijnej. Inna. Trzeba to sobie próbować wyobrazić. W tej chwili muzułmanie we Francji żądają, żeby puste kościoły oddawano im, żeby mogli tam otwierać sobie meczety. I na razie są to prośby. Gdy jest 30% mniejszości muzułmańskiej, będzie to przestaną być to prośby, tylko będą to żądania, a jeżeli ktoś się na to nie zgodzi, no to będą zagarniali te budynki po prostu. Tak to będzie wyglądać. Ja nie jestem ani antyislamski, ani jestem rasistą, jestem po prostu realistą. Tak to wygląda. Pan, mając kontakt ze środowiskiem muzułmańskim, nie tylko w Polsce, ale i w miejscu, w którym pan był, pan jest w stanie wyczuć i przekazać nam nastroje, jakie tam panują, jakie jest spojrzenie muzułmanów na Europę, ale nie tych, którzy są już tu, tylko którzy są tam.
Oczywiście to jest spojrzenie na kraj, na region, który jest niezwykle bogaty i który może ich przyjąć i może zapewnić im lepsze życie. Takie spojrzenie. Przypomnijmy sobie, że Europa toczy z islamem wojny od ponad 1000 lat. To nie jest fenomen dzisiejszy. Ta wojna trwa od ponad 1000 lat, gdy w bitwie pod Poitiers islam został zatrzymany we Francji. W 970 którymś roku, ile pamiętam. I ta wojna trwa, to jest kolejna odsłona. To, co w tej chwili my widzimy, to jest kolejna odsłona wojny Europy, czyli Europy chrześcijańskiej, z islamem, który nas otacza i zawsze otacza od tych paru tysięcy lat. Jeżeli tego różni jest politycy, taki program na Google, proszę szukać, Babilon Wielki, coś koło tego, Babilon. To jest bardzo długi artykuł z filmami, ze zdjęciami, który jak czytałam, to bardzo mi się podobał. Właśnie to na ten temat, jak dojdzie, jak może dojść do zagłady religii i to będzie po wynalezieniu internetu coś drugiego, wielkiego, takiego, że to człowiek nie myślał, człowiek się tego nie spodziewał. Religie będą zakazane. Stąd ten pomysł, by na dworcu grać w grę planszową. Chcieliśmy zmienić wizerunek tego miejsca. Mamy licznik czasu, który jak przeniesiemy, tak, spada. 5 sekund mija. 5 sekund mija. Pan zagra z panią, tutaj pasażerką? No właśnie tłumaczę, jak zagrać. Co to zagra? Jakaś taka dla dzieci chyba, dam na spostrzegawczość. Gry planszowe rozwijają, łączą ludzi. Na smartfonie można poznać bardzo dużo ludzi, ale niestety nie można poznać ich w tak zwanym realu. Znakomity pomysł, no z tym, że za mało ludzi przyszło chyba. Może to nie jest pora odjazdów, autobusów. Co grałeś? Bo w pędzące suwie. Przegrałam. Radio Tok FM. Proszę Państwa, to jest tak, jak to pycha chodzi przed upadkiem. Nawet, że i ten Kaczyński zwariował na punkcie widzenia religii. Ale wiecie Państwo, z jednej strony ludzie widzą, że to jest bez sensu, że to jest nielogiczne, że ta religia jest ciemna, jest zacofana, nie jest jak na XXI wiek, ale z drugiej strony, że być musi, bo tu, że się źle dzieje i że to coś ma leczyć, a to też jest nieprawda. Także jedyne wyjście z tej niebezpiecznej sytuacji, Państwo zobaczą do 2050 roku, jak to dojdzie, to do czego to może dojść. No i człowiek, obserwując to, wnioski wyciąga, logicznie mówi, nikogo nie obraża, tylko po prostu mówi, do czego może dojść. Także widzicie Państwo, religie szaleją, to wiecie Państwo, jak to jest, jak to pycha chodzi przed upadkiem. I dlaczego ten program Babilon Wielki? Jest taki reportaż, taki długi artykuł, który jakoś tak szłam się nie skończył, ale szłam, czytałam, podczytałam, to mi się jakoś tak wszystko podobało. Nie było tam takich rzeczy drażliwych, które bym odrzuciła. Wszystko jest prawdą, to znaczy, że jest to nierządnica, która siedzi w szkarłacie jak królowa, mówi, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. 18 rozdział Apokalipsy, czytaj. I że pycha chodzi przed upadkiem, to znaczy, że teraz ta religia rośnie, aby upaść. Ale to upaść to mało, ona będzie zniszczona przez pobratymców, przez politycznych kochanków, bo flirty uprawiała. Dlaczego ja, Hoffmanowa, proszę Państwa, walczę z tymi flirtami? Dlaczego ja, Hoffmanowa, walczę z tymi flirtami? Czyli opowieści Hoffmanowej, opowieści dziwnej treści. Czy już wyciągnąłeś Biblię ze śmietnika? Czy już uratowałeś Biblię ze śmietnika? No bo tutaj w Warszawie to już policja wie, że ludzie chodzą po śmietnikach, zaglądają do śmietnika, że tam albo ci sami coś kładają, wyrzucają i z hukiem wielkim te butelki. Szkoda tych butelek, bo inni chodzą i to wybierają, albo że ci sami potem myślą, o cholera, tu złotówka. I tak chodzą i wyrzucają do śmietnika i wybierają. Ale gdy tam spostrzegą Pismo Święte, to Pisma Świętego nie wezmą. Nie.
Dlatego, wiecie Państwo, jaki los czeka tę religię. To jest nierządnica, bo już tam nawet jest opisane Ohola i Oholiba. Już takie coś było, takie te nierządnice. W dwupokoleniowym królestwie południowym Judy i w dziesięciopokoleniowym północnym królestwie, proszę Państwa, Izraela. Belissa Intense? Tak, Belissa Intense to pełne wzmocnienie włosów, skóry i paznokci. Suplement diety Belissa Intense. Piękna odnowa. Dzielnica? Mokotów. Cena? Najkorzystniejsza. Architektura? Kameralna i stylowa. Brzmi jak najlepsze plany na przyszłość. A skoro plany mają być najlepsze, to tylko ja o tej Oholi, o tej Oholi, bo to już widzicie Państwo. Już czytałam o Dziuni. Tak, już czytałam. Tak też. Albo jeszcze u Leokadii, jeszcze wcześniej czytałam. Na Pułkowej też czytałam. Już poumierały te siostry wszystkie. Poumierały, bo to... One były bardzo stare. Może ta Dziunia tylko żyje z centrum Anglo-Ameryki Białystok. Wiecie Państwo, tam gdzie jest MPK, zawiadowanie MPK nad Budką w bloku. Mieszka Dziunia, wejścia od tyłu w bloku. Dziunia, to ona jest zborowska. Zborowska to jest słynna aktorka z teatru dramatycznego Aleksandra Węgierki, gdzie ja tańczyłam prawie w każdym tańcu u Tamary Januszkowskiej. Ona przyjechała z Rosji i ona założyła najpierw ognisko baletowe, potem balet. Ona uczyła jej syn, jej mąż. Wszyscy uczyli balet. I to ja rozumiem, kochają sztukę. A nie tylko chodzić po wernisażach, udawać, że coś tam, co wisi na ścianie, to to nas interesuje. Nie kłam, nie oszukuj, nie matacz. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec i Filip Kekusz. Rosja nie wyklucza wysłania swoich żołnierzy do Syrii. Polskie media publikują informator o uchodźcach. Deutsche Bank rezygnuje z handlu papierami wartościowymi oraz finansowania przedsiębiorstw w Rosji. Zaczynamy od Rosji. Jeśli Syria poprosi Moskwę o przesłanie żołnierzy, to ta rozważy tę prośbę, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zastrzegając jednocześnie, że to na razie hipotetyczne rozważania. Władze rządowe w Syrii walczą z rebeliantami domagającymi się odsunięcia od władzy prezydenta Bashara el-Assada. Po 4 latach wojny domowej Rosja zaczęła otwarcie wspierać jego reżim, posyłając do Damaszku sprzęt wojskowy i wojskowych doradców, a tłumaczy to wojną z terroryzmem, bo w Syrii operują też dżihadyści z Państwa Islamskiego. Kreml przekonuje, że bez unormowania sytuacji w Syrii nie uda się pokonać islamistów i zatrzymać fali uchodźców uciekających z tego kraju. Ponad 40 polskich stacji radiowych, telewizyjnych, gazet i portali publikuje dziś informator o uchodźcach pod tytułem Więcej wiedzy, mniej strachu. Kompendium zawiera statystyki, definicje i przepisy prawa, które były konsultowane z Urzędem do Spraw Uchodźców. Z nami w studiu jest Agnieszka Lichnerowicz. Co poza liczbami znajdziemy w tym informatorze? Na przykład też zebrane pomysły Unii Europejskiej na przyszłość, bo najwięcej słychać o tym, że komisja negocjuje podział uchodźców, którzy już są w Unii, między wszystkie kraje członkowskie. To propozycja, która budzi najwięcej emocji, ale nie jest jedyna, bo kolejnym pomysłem jest też na przykład stworzenie tak zwanych hotspotów na granicach Unii, gdzie przybysze mieliby być wstępnie dzieleni na imigrantów ekonomicznych i uchodźców. Poza tym Bruksela chce ulepszyć procedury powrotowe dla tych, którzy za uchodźców nie zostaną uznani, no i włożyć więcej wysiłków w walkę z przemytnikami. W informatorze pada też propozycja zwiększenia wsparcia finansowego dla sąsiadów Syrii. Tak, bo w Turcji, Libanie i Jordanii jest najwięcej syryjskich uchodźców, a jak można przeczytać w tym kompendium. W Libanie ponad połowa przybyszów mieszka w prowizorycznych warunkach. W Jordanii 86% z tych, którzy mieszkają poza obozami, żyje poniżej granicy ubóstwa. Jak podkreślają eksperci, rosnąca bieda jest jednym z powodów, które popychają Syryjczyków do dalszej ucieczki. Informator, o którym mówiła Agnieszka, można znaleźć oczywiście na stronie tok.fm.pl, ale także w Gazecie Wyborczej i choćby w tabloidach. Talibowie zaatakowali bazę wojsk lotniczych Badaber w pakistańskim Peszawarze. Próbowali wedrzeć się na jej teren, ale zostali zatrzymani przez żołnierzy w pobliżu bramy wjazdowej. W walce, która się wywiązała, zginęło co najmniej 17 osób, w tym, jak podały lokalne władze, kilku napastników. Według relacji świadków, grupa napastników liczyła od 7 do 10 osób. Nie mogę potwierdzić informacji, że wszyscy zamachowcy zostali zabici.
Podczas ataku rany odniosły także kobiety i dzieci, a wymiana ognia między talibami a wojskami rządowymi trwała około 3 godzin. Słuchasz informacji TOK FM. Deutsche Bank poinformował, że w ramach reorganizacji częściowo wycofuje się z Rosji. Do końca roku zrezygnuje tam z handlu papierami wartościowymi oraz finansowania przedsiębiorstw. Rzeczniczka tego największego niemieckiego banku oświadczyła, że oznacza to zwolnienie około 200 z 1300 pracowników zatrudnionych w Rosji. Sytuacja Deutsche Banku w tym kraju pogorszyła się, jak odnotowuje Reuters, za sprawą sankcji nałożonych przez Zachód na Moskwę za jej rolę w kryzysie ukraińskim, a także z powodu spadku cen ropy naftowej spychającego rosyjską gospodarkę ku recesji. W sierpniu tygodniu Żydek o banku nie powie, to chyba chory. Podejrzany o pomaganie rosyjskim klientom w praniu brudnych pieniędzy i że sprawę tę wyjaśniają organy ścigania i kontroli finansowej z Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. A ponieważ te podejrzane transakcje zawieszono dopiero na początku roku, niemiecki bank jest też podejrzany o naruszenie tychże sankcji. W Gdyni rozpocznie się dziś mecz Pucharu Davisa Polska-Słowacja. Jego stawką jest awans do grupy światowej tych tenisowych rozgrywek. Tomasz Zieliński. Polacy tak wysoko w Pucharze Davisa znaleźli się dotąd tylko razy w 90-letniej historii występów. Dwa lata temu w hali Torwarów w Warszawie grali baraż o grupę światową z Australią, ale w starciu z Leightonem Hewittem i Bernardem Tomiczem polegli 1-4. Teraz Polacy mają teoretycznie łatwiejszego przeciwnika. Słowacy, którzy w drodze do barażu pokonali Słowenię i Rumunię, przyjechali w składzie Martin Kliżan, Norbert Gombos, Andrzej Martin oraz Igor Zelenaj. Dziś zobaczymy mecze Michał Przysiężny Kliżan oraz Jerzy Janowicz Gombos. W sobotę odbędzie się debel, a w niedzielę odwrotne single. Tomasz Zieliński, TOK FM. Pogoda. W południowo-wschodniej Polsce mogą pojawić się słabe burze, jak szacują synoptycy, tak mniej więcej na 50%. Na Górnym i Dolnym Śląsku oraz Małopolsce może też pokropić deszcz, poza tym chmury na przemian ze słońcem. W Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu 20 stopni, w Poznaniu 21, we Wrocławiu, Częstochowie, Łodzi i Białymstoku 22, w Warszawie 23, w Lublinie 25, w Krakowie 26, a w Rzeszowie nawet 29 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie Radia TOK FM. Przedpołudniowy program Radia TOK FM, choć minęło już południe, 12.05, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. W naszym studiu jest pan Rafał Grudzicki z Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówić będziemy przez najbliższe dwa wejścia o zmianach w egzaminach na prawo jazdy. Te zmiany zaczną obowiązywać odpowiednio od tego roku i od roku 2016. Podobno są fundamentalne. Może pan powiedzieć, na czym one polegają? Jako takich zmian w egzaminach nie będzie. Będą zmiany przepisów prawa dla kierujących, którzy mają już uprawnienia i dla kierujących, którzy zdobędą je po 4 stycznia 2016 roku. Tutaj będą zmiany. Natomiast egzamin, sama forma egzaminu nie zmieni się. Będzie taka jak do tej pory. No to rozgraniczmy. Wpierw ci, którzy prawo jazdy chcą zdobyć. Zdobędą w ten sam sposób po odbyciu kursu nauki jazdy, przystąpią do egzaminu wpierw teoretycznego, później praktycznego, ale ten egzamin będzie miał nowe elementy. Elementy z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, tak? Ale one będą nauczane podczas szkolenia, w związku z tym tutaj nie będzie żadnych nowości dla kandydata na kierowcę, prawda? Ten egzamin nieznacznie się tylko będzie różnił od tego, który jest w tej chwili. Natomiast późniejsze zmiany, które nastąpią 4 stycznia 2016, będą ograniczały trochę prawa młodego kierującego. Będzie okres 2-letni próbny dla tego kierującego. Do 8 miesiąca od chwili uzyskania prawa jazdy będzie musiał jeździć oznakowanym pojazdem z przodu i z tyłu przez taki zielony listek. Niezależnie od wieku? Niezależnie od wieku. Niezależnie od wieku kierujący, który otrzyma prawo jazdy po raz pierwszy kategorii B, będzie musiał jechać oznakowanym pojazdem zielonym listkiem z tyłu i z przodu. Co więcej, nie będzie mógł przekraczać prędkości na obszarze zabudowanym więcej niż 50 km/h, nawet jak znaki mówią inaczej. Nie będzie mógł poza obszarem zabudowanym przekraczać prędkości 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych 100 km/h. Czyli wszyscy będą mogli na autostradach 140, a młody kierujący tylko 100 km/h. Młody, czyli niedoświadczony, bo tutaj nie ma tej cezury wiekowej. Tak, młody nie ma cezury wiekowej, może to być osoba nawet 60-letnia plus.
może zdobyć po raz pierwszy uprawnienia kategorii B i też będzie podlegała takiemu okresowi próbnemu. Co więcej, jeżeli kierujący doświadczony, powiedzmy doświadczony, który ma przez wiele, wiele lat prawo jazdy i utraci te prawo jazdy ze względu na nazbierane punkty, to żeby zdobyć ponownie te prawo jazdy, będzie musiał przejść całe szkolenie teoretyczne i praktyczne, zdać egzamin w WORD-zie i będzie podlegał okresowi próbnemu. Czy nie opłaca się łamać przepisów? Zdecydowanie nie. W jaki sposób odbyć te kursy doszkalające, bo to jest pytanie, które dość często pada. Gdzie to można zrobić? Czy to, nie wiem, miasta wojewódzkie tylko będą miały, oferowały taką możliwość? Znaczy tak, między tym 4. a 8. miesiącem osoba, która zdobyła po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B, będzie musiała odbyć szkolenie. Kurs doszkalający i szkolenie praktyczne. Kurs doszkalający, 2 godziny, będzie trwał i organizują go wojewódzkie ośrodki ruchu.